Festiwal Dzielnic to stosunkowo młoda inicjatywa. Tym razem mieszkańcy Malborka spotkali się w pobliżu tak zwanego czołgu przy ulicy Grunwaldzkiej. Tegoroczna edycja festiwalu miała zachęcić mieszkańców miasta do wypoczynku w sąsiedztwie jednostki wojskowej. Malborskie Centrum Kultury i Edukacji pokazało, że to miejsce zmienia swoje oblicze i tym samym zachęca Malborczyków do odwiedzenia parku. O szczegółach opowiedzą nam dyrektor Aleksandra Kapejewska i Dorota Pietrzak z Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji. Mamy straż pożarną, mamy warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne, stanowiska kolekcjonerów, zabawy dla dzieci. Dorotka. Animacje dla dzieci. Dzidek nam przygotował takie zabawy, które kiedyś dzieciaki wykorzystywały. Pokazuje, jak dzieciaki kiedyś wykorzystywały przestrzeń miejską do tego, żeby samemu sobie poradzić w organizacji zabawy. Tam są kapsle, liny, sznury, jakieś pałki, kapelusze i z tego organizuje doskonałe zabawy. Mamy warsztaty rękodzielnicze przy wykorzystaniu gliny plastycznej. Malujemy czołg, ale nie ten czołg, który stoi, oczywiście wiem, że to jest działo samobieżne, nie ten czołg, który stoi tutaj nieopodal, tylko specjalne naszkicowane czołgi, które dzieciaki malują na kolorowo i z tego chcemy stworzyć też kolorową galerię. No i oczywiście zwiedzanie. Zwiedzanie z panem Bernardem Jesionowskim. Pierwsza grupa już właśnie kończy. Pan Bernard bardzo ciekawie opowiada o historii tych okolic, poszczególnych budynków, o ich architekturze. Taka jest idea tego działania, żeby zaprosić mieszkańców miasta do miejsca, które gdzieś tam w powszechnej świadomości lokalnej jest uznawane może za mało atrakcyjne, często niebezpieczne z różnych powodów. Chcemy przełamywać te stereotypy i pokazać mieszkańcom, że to jest fajne miejsce, fajny park, gdzie miło można spędzić czas. Udało się nam na ten cel pozyskać wspólnie z Malborskim Klastrem Turystycznym pieniądze z Fundacji Banku Zachodniego WPK. Pierwszy raz zapraszaliśmy ludzi na Wielbark, drugi raz byliśmy w Kałdowie, w zeszłym roku byliśmy na Osiedle Południe, a w tym roku właśnie w Śródmieście. Piękne miejsce, zapraszamy bardzo serdecznie. 22. Baza Lotnictwa Taktycznego także włączyła się w Festiwal Dzielnic. Mieszkańcy mogli odwiedzić na co dzień niedostępną dla zwiedzających Salę Pamięci, w której można było poznać historię Malborskiej Bazy Wojskowej. Zostając w tematyce wojskowej, prezentujemy teraz kolekcję statków, które służyły w polskiej marynarce w okresie II wojny światowej. Nasze okręty zbudowała Francja w 1933 roku. No, pierwszy zbudowany to był Wicher jako okręt flagowy dowództwa. Potem wyszły następne Błyskawica, Grom i Piorun. To taki, na takim planie to jest około 200 części do robienia i to wszystko musiałem robić w planie, jaki był w skali 1:100, to takiej robiłem. Festiwal Dzielnic to stosunkowo nowa i niewielka impreza, ale pozwala ona mieszkańcom miasta odkrywać znane dzielnice na nowo. To także możliwość integracji i czas relaksu na świeżym powietrzu. Dzięki takim inicjatywom pomaga się łamać stereotypy i często krzywdzące tezy o dzielnicach Malborka.